Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Witamy w naszym zaimprowizowanym studio na targach wędkarskich w Gliwicach i mamy specjalnego gościa, można by powiedzieć jubilata. Wysłannika, będzie bardziej. Proszę Państwa, przed nami przedstawiciel portalu i sklepu internetowego haczykowo.pl. Tak jest, Dominik Wejtch, witam serdecznie. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Mieliście nie tak dawno urodziny. Bardzo huczne. Bardzo huczne, właśnie. Które? Czwarte. Były to nasze czwarte urodziny sklepu wędkarskiego Haczykowo. Myślę, że jak co roku pokazujemy, że te urodziny, z roku na rok te urodziny da się zrobić z większą pompą niż rok wcześniej. A proszę powiedzieć, od czego zaczynaliście 4 lata temu? Był to troszeczkę mniejszy sklep. Chcieliśmy się po prostu wbić na rynek. Wypromować jakby swój sklep. To był taki pomysł i tak to się jakby zrodziło. Ostatnio widzę, że niektóre wędkarskie sklepy zaczynają się likwidować, dlatego że... Bo te większe je zjadają, ja to tak pozwolę sobie powiedzieć. Wydaje się, że po prostu internet przejmuje klientów. Też. Wy też macie większość zakupów internetowych? Tak jest, tak. Może nie większość, bo to jest ciężko tak w tym momencie powiedzieć, ale jak najbardziej sklep internetowy działa bardzo prężnie. I ja wolę kupować jednak stacjonarnie, bo wtedy mogę sprawdzić, co kupuję. Mogę dotknąć. Tak jest. Kuleczki mogę spróbować nawet. Wąchać, oczywiście. Też jestem tego zdania. Także wy pewnie macie klientów takich stacjonarnych trochę. No oczywiście, że tak. Tak, jest to duża, duża rzesza ludzi. No jednak sklep jest naprawdę tak ogromny i mamy tak ogromny asortyment u siebie w sklepie, że naprawdę klienci do nas dojeżdżają z wielu kilometrów. No i tak jak tutaj pan powiedział, też jestem tego zdania, wolę przyjść do sklepu, dotknąć sprzęt, zobaczyć go. Czy to na pewno jest to niż zakupy przez internet? Tak osobiście to jest tylko prywatne moje takie moje zdanie, prawda? Bo jednak to co w rękach, to co pomacane, to no to już wiemy, jak to wygląda. Jak wygląda sprawa obsługi? Czy wszyscy wasi, nazwijmy to, sprzedawcy czy doradcy klienta, to teraz ładnie się mówi, wędkują? Tak, tak, tak. Uważam, że jeśli ktoś pracuje w sklepie wędkarskim, no to jednak powinien być aktywnym wędkarzem. Musi po prostu wiedzieć, co z czym się je, co jest na topie, śledzić nowości, nowinki. U nas jest też bardzo fajnie to podzielone. My się dzielimy na różne swoje działy i dzięki temu to tak dobrze funkcjonuje. A zapisujecie gdzieś takie rzeczy jak rekordy sklepu, jeżeli chodzi o złowione ryby? Nie, akurat nie ma takich sytuacji. Ja powiem szczerze, że prywatnie starałem się kiedyś zapisywać takie rekordy, ale to zawsze gdzieś te kartki znikały i ktoś się pyta, jaki największy szczupak, jaki największy karp. Mówię, nie pamiętam, muszę przeglądać zdjęcia tak naprawdę. Ostatnio zacząłem jakoś po prostu podpisywać te zdjęcia i dzięki temu mam jakąś wizję, prawda, tego wszystkiego. No to przejdźmy teraz trochę do waszego asortymentu. Duży sklep, duży asortyment, przeważająca część to są polskie wyroby, czy jednak zagraniczne? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to, to jest jednak mieszane. Staramy się mieć polskich producentów, aczkolwiek no jednak wiadomo, zagraniczni giganci muszą być u nas. No właśnie, bo część wędkarzy po prostu uważa, że jak nie ma zanęty sonu bajca, to po prostu na ryby nie pójdzie. Tak, tak, są tak zwani, jakby to ich nazwać, no to jest ich marka, tak, czyli jakby fanatycy tej marki, ta marka musi być i bez tego nie pojadę nad wodę. Nie, uważam, że jak pan poruszył już temat sonu bajca, to uważam, że oczywiście top dalej, ale są producenci, którzy już dawno dogonili i... A poza tym strasznie podskoczyły ceny, więc to też trochę ludzi... W dobie dzisiejszej, użyję tego słowa, inflacji, tak, oczywiście każdy liczy grosz, no to jednak tak, sonu bajca nie jest najtańszą marką na rynku. No to w takim razie zapytam o polskie produkcje. Też jest dosyć dużo marek na rynku, od mniejszych, od takich, które gdzie szef robi kulki rękami. Tak jest, tak. Tak, bo oczywiście. To się bardzo często jednak jeszcze zdarza. Pewnie. Dzisiaj mieliśmy tutaj pana, nie powiem jakiej firmy, który mówił, że on wszystko kula sam.
Pewnie, no to tutaj jak chodzi o polskich producentów, oni chcą wszystko zrobić sami, oni chcą mieć tą kuleczkę dopracowaną. Oni muszą wiedzieć dokładnie, co tam jest i ile tych składników dobrze dobrać. Muszą mieć nadzór nad wszystkim tak naprawdę. A czy wy, żeby promować te wyroby, wasze, które sprzedajecie, waszych klientów, to przede wszystkim zapytam, kto się do kogo zgłasza? Wy do producentów, czy już producenci przychodzą do was i mówią, panowie, weźcie nasz towar, bo jest świetny? Raczej w tym, mogę powiedzieć tak, że uważam, że w 70% to jest tak, że jednak producenci się do nas odzywają i jakby chcą, żeby te produkty były u nas w sklepie. Tak to wygląda. Jeżeli bym zapytał o polskich producentów, to kogo doradzicie? Nieprzypadkowo mam na sobie koszulkę Federbite'a. Tak, także polski producent Federbite to jest producent też od nas. My jesteśmy oczywiście sklepem w Rzeszowie. Federbite jest jakby firmą z Rzeszowa, tak? I tak. Uważam, że firmą, która naprawdę bardzo mocno się rozrosła w ostatnim czasie, robi genialne produkty i to jest właśnie taka nasza perełka, jak chodzi oczywiście o miejsce, w którym mieszkamy, w którym się znajdujemy, że jednak nasz producent obok nas, fajnie naprawdę to się sprzedaje, marka top, tak uważam. A był taki okres, kiedy przynajmniej w internecie bardzo dużo ludzi na różnego rodzaju forach polecało MC Karpia. Oczywiście, że tak. Tak, to jest też drugi producent, można powiedzieć, obok, którego sprzedaż jest tak, jak być powinna. No właśnie, widziałem, że przedstawiciele MC Karpia na waszych urodzinach gościli. Byli, oczywiście. No, jak chodzi o nasze urodziny, to zapraszamy wszystkich przedstawicieli, którzy mają u nas oczywiście swoje produkty. Takie zaproszenie jest zawsze. Staramy się oczywiście odpowiednio wcześniej wysłać to zaproszenie. W tym roku niedawno jakby mieliśmy live odnośnie nagród z tego całego eventu, z tych całych urodzin. To w tym roku już jakby powiedzieliśmy, że drugi weekend lutego w przyszłym roku jest zarezerwowany na nasze urodziny. Także mamy nadzieję, że znowu podniesiemy poprzeczkę do góry. No to panowie, Radio Goździawa czeka na zaproszenie. Postaram się odezwać. To jest tak, to jest dobry okres, bo to jest taki trochę martwy okres, kiedy można sobie pozwolić na trochę luzu. Tak, klienci też czekają na te urodziny i to jest... A czy już widzicie, że sezon się zaczyna? Tak, macie tak, coraz więcej klientów? Oczywiście, tak. No teraz ta pogoda nasza kochana była w kratkę, ale jednak te pierwsze promienie słoneczne już napędzają klientów do tego, żeby do nas przyszli i robili zakupy. Widać to, bo jest naprawdę coraz więcej tych klientów i no musimy cały czas doradzać się teraz na zimną wodę na przykład, prawda? Pytają o nowości, czy pytają jednak o rzeczy, które już znają? Bo Polacy tak mają, że oglądają filmy, które już znają, słuchają piosenek, oczywiście, które już znają. Zwłaszcza przez zimę się tych filmów dużo ogląda, prawda? Bo siedzimy... To pewnie też pytają o jak gdyby sprawdzone rzeczy, tak, tak mi się wydaje. Tak, oczywiście. A nowości tak. Musicie wciskać? Nie. Wciskać nie musimy. Ja uważam, że producenci, powiedzmy producenci, którzy są u nas, no to jednak ich nowości jak wychodzą na rynek, no to od razu klient przychodzi i już pyta tak naprawdę. Jest informacja z danego producenta, że jest nowość, no to klient już chciałby za powiedzmy 3 godziny już mieć to w sklepie, mieć możliwość kupna tej nowości. No, a mnie jeszcze zawsze interesowała taka sprawa. Sklepy wędkarskie, które mają różne towary, wcześniej same. Czyli na przykład jak pan jedzie na ryby, to pan testuje rzeczy, które wam przysłali, a których pan jeszcze nie zna. Raczej nie. Raczej nie przysłają, powiedzmy, próbek na testy. To już jest inna jakby para kaloszy. Czyli opieracie się na producentach, na tym, co mówią? Nowość wychodzi, tą nowość trzeba jakby zaprezentować, jeśli oczywiście powąchamy, tak to wcześniej mówiliśmy, dotkniemy i tak dalej, spodoba nam się to. Widzimy też u producenta zainteresowanie, bo oczywiście social media bardzo mocno nam w tym pomagają. No, wiemy, że ten produkt może wypalić. No ale tak naprawdę na samym końcu my możemy, nie oszukujmy się, ale możemy wziąć dużo towaru, tak? A klient na samym końcu weryfikuje to, jaki produkt weźmie, który produkt się będzie najbardziej sprzedał. My możemy mieć swój dryk, instynkt, jakieś takie przeczucie, a może też po prostu no to nie wypalić. Czy w takim razie zdarzały wam się takie sytuacje, że musieliście coś, nie wiem, bardzo mocno przeceniać, ja nie mówię wyrzucać, dlatego że się kończyły jakieś tam czasami nawet bardzo długie okresy ważności, a ludzie i tak tego nie chcieli kupić? Myślę, że w każdym sklepie się tak zdarza. Raczej tak. To macie już policzone
pstraty takie, no, takie historie. Oczywiście, że tak. No i myślę, że bo to tak zwana spożywka. Tak, no w tak, spożywce tak jest, że są pewne jakieś tam jakaś pula, powiedzmy, tych odsetek, tych przynęt, które no, trzeba spisać na straty. Tak. Nie zawsze się produkt przyjmie tak, jak powinien się przyjąć na rynku. A czy ludzie z całej Polski, nasi słuchacze zresztą też, którzy chcieliby u was zrobić zakupy, zanim sprawdzą na stronie internetowej, przypomnijmy, haczykowo.pl. Tak jest. Mogą do was zadzwonić, żeby zawsze zapytać o te pewnie produkty. Tak jest. Tak jak też wcześniej wspomniałem, mamy kilku, znaczy każdy z nas jest od czegoś innego, specjalistą od czegoś innego i jak najbardziej telefon bardzo często u nas dzwoni i doradzamy też przez telefon. Mówimy co z czym, dlaczego, jak to dobrać i chłopaki naprawdę mają bardzo, bardzo duże pojęcie na temat tego, co mówią. No, ten kontakt telefoniczny też jest fajny, prawda? Porozmawiamy, szybko się da dopytać. Nie każdy chce do nas napisać maila czy w jakiś tam inny sposób się z nami skontaktować. Najszybciej jest, nie oszukujmy się, zadzwonić, po prostu porozmawiać. W mailach nie zawsze wszystko da się powiedzieć. Oczywiście, tak jest, tak jest. Wróćmy jeszcze do targów, oczywiście, na których spotkaliśmy się dzisiaj. Tak jest. Jak je oceniacie? Uważam, że zainteresowanie jest mocne. W dniu dzisiejszym mamy sobotę, naprawdę dużo ludzi jest już na targach. Wczoraj to był taki leciutki przedsmak. Przygotowywaliśmy się przed tym dzisiejszym największym dniem, choć uważam, że niedziela ludzie mają wolne, bo niektórzy też w sobotę jeszcze dzisiaj oczywiście są w pracy, że niedziela jeszcze pokaże dobry wynik. O tak. A czy pan uważa, że takie targi, nazwijmy to handlowe, gdzie sprzedajecie produkty, takie targi to powinny właśnie tak wyglądać? Czy lepsze by były takie targi, jak to się mówi, B2B, gdzie producenci spotykają się właśnie ze sklepami i ze sprzedawcami? Pytanie jest, czy sprzedawać na targach, czy nie sprzedawać na targach, krótko mówiąc. To trochę tak, jak czy myć ręce, czy nogi. Tak, dokładnie. Znaczy, wie pan, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo z jednej strony, będąc klientem, chciałbym przyjść na targi. I jeśli jest dany producent, którego używam jego produktów i on ma tą nowość, bo zrobił specjalnie na targi, to chciałbym ją nabyć już teraz, w tym momencie, prawda? No bo tak mamy. Z drugiej strony, no dobrze byłoby właśnie... Wchodzimy, oglądamy, producenci nam to prezentują i tak dalej. Pytamy. Kupcie sobie. Tak, pytamy, rozmawiamy. Wydaje mi się, że w tym całym jeszcze płaceniu, kupowaniu po prostu tych produktów jest jeszcze taki fajny smaczek, gdzie robi tą całą atmosferę. Kupujemy, tutaj wiadomo, tutaj się trzeba coś potargować, tutaj trzeba coś. To po prostu robi ten genialny klimat, który na tych targach jest. W tym roku trochę tak się sytuacja ułożyła, że w tym samym terminie targi są i w Gliwicach, i w Poznaniu. Tak jest. W przyszłym roku mamy już tu obietnicę gospodarzy, że będzie inaczej. Inny. Wrócicie? Powiemy na potargach. Zobaczymy, jak to wyszło, jak to wyglądało. Było to i jest. Podsumujecie efekty? Tak jest, tak, bo dokładnie, bo to o to chodzi. Nie ma co się oszukiwać. Myślę, że jak będzie to w dwóch różnych terminach, to pewnie spróbujemy. W tym roku było to bardzo duże przedsięwzięcie dla nas. Z tego względu, że my nie tylko jesteśmy tutaj w Gliwicach, jesteśmy też w Poznaniu. Oczywiście. Na targach. Więc logistycznie to wszystko spiąć naprawdę wymagało to dosyć dużego kunsztu i tutaj duży szacunek dla szefa, że był w stanie to wszystko tak spiąć i doprowadzić to, żeby to wszystko się udało. Ale to muszę powiedzieć, że nie tylko wy, jest parę innych firm, które zrobiły dokładnie to samo, podzieliły ekipę na dwie części, zawiozły swoje towary tu i tam. Tak jest. Ale zazwyczaj szef jest jeden i musiał wybierać. Tak jest. No szef... W większości wybrali Poznań. Tam jednak ale tam większe, te prawda? Targi po prostu mają renomę. Te dokładnie dopiero pracują na to. Na swoją renomę oczywiście. Ale wydaje mi się, że to jest dobre miejsce. Jak najbardziej. Mi się hala podoba i bardzo jest to fajnie wszystko zorganizowane. No mówię, no, i Poznań, i Gliwice w tym samym terminie. No kurczę, ale udało się, tak? Udało się to spiąć. Fajnie byłoby, jakby klienci mogli pojechać i tu. Byłoby super, prawda? I każdy byłby zadowolony. Jednak trzeba wybierać. Uważam, że no to jednak większe firmy, które są w stanie logistycznie sobie pozwolić na to, żeby pojechać do Poznania, jak i do Gliwic, to mają plus, no a te mniejsze jednak muszą wybierać, tak, no albo tutaj, albo tutaj. Nie zawsze się da po prostu wystawić w dwóch miejscach jednocześnie. A które wybrać? No właśnie, no jak sobie odpowiedzieć na to pytanie, prawda? Cóż, nie będę pana zatrzymywał, bo tam jest chmara ludzi na dole. Tak jest. Koledzy muszą pana zastępować w tej chwili. Zaraz biegnę im pomóc. Ja byłem przez chwilę i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, że aż tylu ludzi
Myślałem, że będzie mniej, ale jednak się okazuje, że Śląsk to jest taka mekka karpiarstwa. Też tak właśnie o tym słyszałem i myślę, że dzisiejszy dzień to pokazuje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu. Jeszcze raz przypomnę, naszym gościem był... Dominik Wejth, sklep wędkarski Haczykowo. Sklepu Haczykowy, sklep haczykowo.pl. Zapraszamy na stronę, zapraszamy do sklepu. No i w najbliższym czasie zapraszamy już na łowiska. Tak jest. Trzeba trochę połapać. No, musimy zrzucić ten kurz z tych wędek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie.